Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki Trygonu Powietrza na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin, to jest poniedziałek i wtorek. I kochani, może się tak zdarzać, że jakby no, w sobotę nie będę nagrywać po prostu filmów, jeśli nie będę miała na to czasu, ale w niedzielę zawsze będę się starała, żeby film już na kolejne dni był dla was gotowy. Więc przechodząc do rzeczy, rozpoczynam od bliźniąt, później oczywiście wagi, później wodniki. Karty są przygotowane. Zaczynamy, moje drogie bliźnięta. Co tam u Was? Intuicja, kochani. Ojej, ojej. Intuicja Wam podpowie, powiem szczerze, jak na przykład wyjść z jakiegoś rodzaju opresji finansowej, to znaczy na co wydać pieniądze, a na co nie wydawać. Krótko mówiąc, taka się pojawia tutaj energia. Chodzi o to, że intuicja Wam podpowie, w jaki sposób dokonać dobrych decyzji finansowych, ok? Intuicja też podpowie Wam, czy się czegoś trzymać kurczowo, jakiejś sytuacji, czy pozwolić energii płynąć, tak? Czy otworzyć się na coś. Też mi jeszcze tak przychodzi do głowy. Sześć buław. I dwie monety. Poczekajcie, a z zewnątrz. No, z zewnątrz to miłość do Was idzie, kochani. Miłość absolutnie. Osoba, która wie, czego chce. Jaki jest wynik? Piątka powietrza, pięć mieczy. Powiem tak, duch, takie trochę zamieszanie. Znaczy, z zewnątrz jest dla Was informacja o tym, że. No, ktoś się w was podkochuje, moim zdaniem. Ktoś wam mówi o tym, informuje was, że chce na przykład się z wami spotkać, że chce do was przyjechać, gdzie razem chce z wami gdzieś wyjechać, tak? Chce się z wami zobaczyć, tak bym powiedziała. I to jest osoba, która wie, czego chce. Od razu powiem. To jest osoba, która no, mocno stoi na swoim stanowisku, okay? U was z kolei no, widzę pewnego rodzaju. Ego trochę wchodzi w grę i nie ma nic złego ze zdrowym ego, tak? No, tylko chodzi tutaj, bo to jest wynik tego czytania. Pięć mieczy, kochani, że jak będziecie chcieli postawić na swoim, tak? W jakiejś sprawie walczyć o swoje, no trzeba walczyć o swoje, absolutnie, to zróbcie to proszę w ten sposób, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, więc delikatnie, tak? Na tej zasadzie. Jeśli do Was idzie jakaś fajna informacja, jakaś miła informacja, to zastanówcie się na spokojnie, nauczcie się wszystkiego, co niesie ta cała sytuacja za sobą, rozważcie motywy dokładnie tej osoby, zanim dacie jakąś odpowiedź. Bo nie do końca nie zakładajmy z góry, że ktoś nam chce zrobić krzywdę. O, jeszcze powiem tak, tutaj tego nie widzę. Złych intencji, tak bym powiedziała. Natomiast jest to czytanie ogólne, prawda? Wy też jakby tutaj pojawia się taka energia już bardzo pracowa, powiem szczerze, albo w ogóle taka, gdzie zajmujemy się sprawami bieżącymi i dużo się dzieje naraz, ale jesteśmy z tego dumni, zadowoleni i co więcej, to może nam przynieść jakieś dodatkowe no, uznanie, tak to się mówi, ale tak naprawdę to po prostu jesteśmy dumni z siebie. Także kochani, z zewnątrz ewidentnie do Was idzie jakaś. Albo nowa osoba, albo wasza relacja wchodzi w jakąś nową fazę. Może ktoś wam też chce wybaczyć coś, tak to powiem. I może musicie z kimś o czymś porozmawiać, tak bym to nazwała. Wyjaśnić sobie coś, tak? Posłuchać tej drugiej strony, co ona ma do powiedzenia, okej? Okay? Pamiętajcie, starajmy się działać tak, starajcie się działać tak, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, czyli nie atakujmy pierwsi, jeśli nie wiemy. Co dokładnie, jaka informacja do nas idzie. Tak mi się wydaje, tak jak sobie patrzę na te karty tutaj, dajmy komuś powiedzieć coś, wypowiedzieć się, tak? Określić swoje stanowisko, wytłumaczyć coś, zanim podejmiecie ostateczną decyzję. Okej? Tak bym jeszcze chciała to powiedzieć. Także słuchajcie, jeśli chodzi o pracę, to też od razu powiem, że wasz szef może wam dorzucić trochę obowiązków, ale nie czuję też, żeby. Znaczy, jeśli będziecie chcieli się przed tym bronić, bo nie chcecie tych obowiązków na klatę brać, to też powiedziałabym ostrożnie. Natomiast wydaje mi się tutaj, że słuchajcie, przez jakiś czas można ewentualnie, jeśli za tym idzie jakiś dodatkowy bonus, tak to powiedziałabym, no
wziąć na siebie troszkę więcej, prawda? Więc jakby weźcie też jeszcze to pod uwagę, rozważając, czy przyjąć, czy nie przyjąć tę zawodową propozycję lub materialną. Nie wiem, cesarz też może być, kurczę, wiecie, ktoś w domu, kto na nas zrzuca jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe zadania, przepraszam, i my się przed tym bronimy. Więc już to jest takie bardzo indywidualne, zależy czego to dotyczy. Także kochani moi, intuicja. Posłuchajcie swojej intuicji, zachowajcie cierpliwość. Wszystko sobie rozważcie, przede wszystkim swoje własne potrzeby, czego chcecie, czego nie chcecie, w co chcecie inwestować swoją energię, w co nie chcecie inwestować swojej energii, zanim przystąpicie do działania, bo później ruszacie z dużą pewnością siebie. Uważajcie na siebie, moje drogie bliźnięta. A teraz zapraszam wagi. Moje drogie wagi, sprawdzimy, co tam u Was. No dobra. Moje drogie wagi. No dobra. Uwaga. No słuchajcie, nowe umowy, nowe działania, połączmy siły, idźmy razem, tak? Nowe ekscytujące możliwości, super, zabłyśniecie kreatywnością i idziecie po swoje, zobaczcie. To pracowe może być dla części z Was. Tak naprawdę uważam, że to jest pracowe, kreatywne takie bardzo. W znaczeniu takim, że jest jakieś może nowe przedsięwzięcie, nowa możliwość, nowa iskra w Was do tego, żeby dalej podążać naprzód. I to, znaczy, to też mogą być nowe związki. Dobra, zobaczę co z zewnątrz, ok? Ojej, nowe związki też mogą być. Rycerz kielichów, dwie monety, as mieczy, równowaga. Strzelec? Nie wiem. Ostrożnie, dokładnie. Kochane wagi moje, więc tak, jeśli chodzi o pracę, może najpierw powiem, no to może przyjść jakaś fajna propozycja. W sensie, ktoś może coś zaoferować was i wam. I to od was, to może spełnić wasze gdzieś tam oczekiwania pod względem tego, co pragniecie w życiu robić, czyli być spójne z waszą drogą zawodową, tak to nazwę, i być dosyć ekscytujące, jak będziecie mogli tam używać swojej kreatywności, swojej otwartości, swojej wiedzy absolutnie, używać swojej wyjątkowości. Natomiast to też może za sobą nieść jakiegoś rodzaju wysiłek, tak, bo może się okazać, że przez jakiś czas musimy pogodzić ze sobą dwa ważne projekty albo coś takiego, więc po prostu ostrożnie podejmujcie decyzje. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, to też może być tutaj oferta. Ktoś może czuć, że się w Was zakochał i coś Wam zaproponuje, tak? Zaprosi Was na jakieś spotkanie na przykład, będzie chciał Was poznać, to też tak może być. No i co do tego właśnie poznać, nie poznać, powiedziałabym, chociaż nie widzę tutaj jakoś tam nic toksycznego się mi nie pojawiło, ale karta rada to cztery monety, więc ona nam w zasadzie mówi w tej talii akurat o tym, żeby zastanowić się, tak? Czy chcemy inwestować w tą propozycję zawodową lub w tę relację, przepraszam, czy nie. Ok, żeby być przezornym w jakimś znaczeniu. Poza tym macie tutaj też rycerza monet u siebie po tej stronie, który generalnie oznacza bycie ostrożnym i wyczekiwanie odpowiedniego momentu. Więc te propozycje, które do Was spływać będą, te różne możliwości, które się pojawią, będą w jakimś znaczeniu wymagały od Was rozważenia, czy to w tym momencie mojego życia jest dla mnie dobre, tak? Czy to jest ten moment, kiedy chcę inwestować w tą relację? Ok, no, jakoś tak racjonalnie, bardzo mocno. Aczkolwiek macie tutaj sporo pasji do tego, więc też weźcie to pod uwagę, tak? To Was może kręcić, ale z jakichś powodów możecie czuć, że to nie jest ten moment, jakby tak bym to nazwała, i będziecie chcieli może tą jakby przeciągnąć odpowiedź albo po prostu dać sobie trochę więcej czasu na zastanowienie, żeby podjąć właściwą decyzję, dobrą decyzję, tak? Dobra, wagi. Bardzo Wam dziękuję. Teraz zapraszam wodniki.
moje drogie wody. Moje drogie wodniki, moje drogie wodniki. Moje drogie wodniki, wodniki. Jestem gotowa. Zaczynamy. Uwaga. Moje drogie wodniki. 7 kielichów. Decyzje, wybory, możliwości, które powodują, że czujemy się przytłoczeni. A co później 9 dzień, ale bardzo z siebie zadowoleni. Widzę tutaj zadowolonego z siebie singla, przed którym otwierają się nowe możliwości, który ma możliwość zdecydowania, w którą relację na przykład chciałby zainwestować, tak bym powiedziała, swój czas, swoją energię. Albo zadowolonego z siebie singla, tak bym jeszcze powiedziała, który po prostu jest rozmarzony o miłości, albo o kimś marzy, tak? Albo po prostu, moi drodzy, to jest kolejny scenariusz, to jest energia, w której macie możliwość zrobienia sobie jakiejś fajnej przyjemności, zadbania o siebie. Nie twierdzę, że jesteście niezadbani, od razu mówię, tylko chodzi mi o to, żeby po prostu nagrodzić siebie w jakimś tam znaczeniu. No i zastanawiacie się, co by tu dla siebie zrobić? Co mogę dla siebie zrobić? Super! Wieża i eremita. No dobra, i zobaczymy, co z zewnątrz. No coś trzeba też będzie drugiego dnia za sobą zostawić, wydaje mi się. Albo powiem tak, jeśli faktycznie jesteście stanu wolnego, tak to nazwę dokładnie, to tutaj dbacie bardzo o siebie, o swoją własną, o swój własny spokój, o medytację, tak, o zachowanie takiego balansu w sobie, bo wychodzicie do końca z jakiejś relacji, ok? Ktoś się od Was uwalnia i Wy się od kogoś ostatecznie uwalniacie. Natomiast ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego dużego przygnębienia z Waszej strony. Nie, nie widzę. Po prostu tutaj w tej energii karty doświadczenie życiowe, my właśnie dzięki własnemu doświadczeniu życiowemu, odkrywaniu siebie, tego czego naprawdę chcemy, czasu, który poświęcamy na medytowanie, potrafimy dokonać zmian sami. Tak? Nie czekamy, aż coś się rozsypie, tylko po prostu doznajemy pewnego rodzaju objawienia, rozwijamy skrzydła i odchodzimy od czegoś. Na przykład, nie mam na to czasu. Tak jeszcze słyszę, nie mam na to czasu. A kto by miał na to czas? Nie wiem. Słuchajcie, a co z zewnątrz? No z zewnątrz mamy rycerza mieczy i 8 ognia, czyli 8 buław, czyli jakaś taka bardzo szybka komunikacja, tak bym powiedziała. Jakieś wiadomości, które mogą Wam sprawić przyjemność w jakimś znaczeniu, ale też uważam, że to może nie być teraz ten moment, żeby w coś tam wchodzić. Potrzebujecie więcej czasu. Albo ktoś Wam coś komunikuje, a później jakby znowu spowalnia temat, tak? I Wy w końcu mówicie dość. Okej? To jest taka trochę energia. Dość po prostu. Trzeba zachować się jednak racjonalnie w tym wszystkim. Jeśli chodzi, no tu jest, wiecie, to też od razu powiem, że tutaj ten rycerz monet, który nadchodzi z zewnątrz, to może być jakaś propozycja zawodowa, która zostanie Wam złożona, natomiast trzeba będzie się nad nią zastanowić, tak bym powiedziała. Nie od razu w to wskakiwać, o tym by świadczyła energia karty pustelnika. U Was to, co jest piękne, to jest w ogóle duży rozwój duchowy i emocjonalny. Czyli też jakby odchodzimy od tego tutaj, no co nie było dobre dla Was samych, bo poszukujecie relacji, związków, słuchajcie, rzeczy w życiu robić bardziej ambitnych, takie, które mają znaczenie, tak bym powiedziała, dla Was, prawda? Znaczą coś, nie ma w nich powierzchowności. No więc pytanie, słuchajcie, no ktoś Was z zewnątrz będzie bombardował,
jakimiś wiadomościami, to od razu powiem. Bardzo szybko, nie do końca przeanalizuje, co mówi, może nawet w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że jeśli to jest relacja, która była taka kulejąca, to obie strony mają szansę i to jest fajne, spojrzeć na to z innej perspektywy i właśnie rozwinąć się duchowo w tym wszystkim, tak? Wynieść jakąś korzyść emocjonalną z tej sytuacji, tak bym powiedziała. Więc zwróćcie na to uwagę, ok? Nic takiego trudnego jakby się nie dzieje. Znaczy, ktoś może poczuł na przykład też, że jakby pewne sprawy, wasz partner, wasz znajomy, osoba, o której myślicie, że coś się z wami skończyło już, że coś już nie będzie takie, jak było, ok? I potrzebował na to czasu też, żeby to zaakceptować. Tak? Że ta relacja musi się rozwijać dalej, musi być znaczy nie musi, powinna się rozwijać, powinna być satysfakcjonująca, żywa, absolutnie jakby no, karmiąca obie strony emocjami, tak? Że trzeba się rozwijać duchowo, żeby jakby to miało sens. I to może być właśnie taki duży plus tej całej sytuacji, w której jesteście, więc to nie jest też dla wszystkich, moje drogie wodniki, ale tej dziewiątki monet życzę wszystkim, kochani, żebyście znaleźli czas dla siebie. Zrobili sobie jakąś małą przyjemność, no to co Wam sprawi frajdę. Pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie bardzo proszę i jesteśmy w kontakcie.